Państwie rodziny Wilczewskiej w Białousach, dzięki uprawie średnio późnych i późno dojrzewających odmian borówki wysokiej oraz zabezpieczenia plantacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, udało się znacznie wydłużyć okres zbioru tych owoców. Wysoką jakość i możliwość płynnych zbiorów borówek zapewniają m.in. foliowe daszki, którymi pokryte jest już 110 hektarów, a kolejne 30 hektarów ma być osłonięte w kolejnym sezonie. Konstrukcję dostarcza trochę firma Drewgór. Zainstalowane osłony sprzyjają nie tylko utrzymaniu dobrej jakości owoców, ale przede wszystkim poprawiają organizację pracy. Ten mamy dzisiaj 17 wrzesień i zbieramy owoce borówki, zbieramy akurat odmiany Aurora. Często ludzie pytają, jak to możliwe, że o tej porze roku jeszcze dacie Państwo radę zbierać. Takim zabezpieczeniem dla zbiorów to są właśnie te daszki foliowe, które my widzimy. Dlaczego one są? Otóż bez daszków o tej porze roku u nas na Podlasiu do godziny 12-13 jest rosa, a o godzinie 15 znowu jest rosa, więc kiedy zbierać? No, niewiele jest dni takich, kiedy rosy nie ma i ludzie startują powiedzmy od godziny 7 rano. Zwykle to wygląda tak, że ludzie jadą albo wychodzą z hoteliku, denerwują się, siedzą, czekają, uważają, że już można przystąpić do pracy, a niestety to tak nie idzie, bo jeśli podchodzimy do krzaka, wyciągamy rękę, w ręce widzimy wizualnie, ten owoc jest suchy, kiedy go dotykamy, we wnętrzu grąd są duże krople rosy, wody. Po założeniu tych daszków można spokojnie sobie dzień w dzień, godzina 7 startować, a że ceny na borówkę są całkiem niezłe, więc ludzie zarabiają też w moim odczuciu nieźle, a więc już przed godziną 7 siedzą w krzakach. Zdecydowaliśmy się głównie ze względu na to, żeby usprawnić sobie pracę. Drugim takim dużym aspektem, jest, dlaczego założyliśmy te daszki, to jest to, że jest niespółmiernie niższa inwazja chorób grzybowych. Żeby wszyscy doskonale wiemy, jakieś tam szkoły przed laty kończyliśmy, nawet i w podstawówce nas uczono, że grzyb kiełkuje tylko na wilgotnej powierzchni, czy przy dużej wilgotności powietrza. Zarodniki oczywiście grzyba na tych krzakach i na tych owocach podejrzewam, że są, chociaż ich gołymi oczyma nie widzimy, ale kiedy tam jest sucho, no to nie ma kiełkowania, więc nie ma pleśni praktycznie, więc nie ma antragnozy. Mamy takie pole pod daszkami, gdzie oprysków było praktycznie zero chemii, a antrachnozy jest też zero, nie ma. Chociaż przed laty, kiedy nie było u nas tych daszków, no to z antrachnozą przyznam się, że mieliśmy problem duży. Daszki są na świecie różne. Zaczęliśmy od samego Mercedesa w cudzysłowie, czyli od Wołena. Byliśmy nad Jeziorem Bodeńskim, sprowadziliśmy tego prawie hektar, założyliśmy. Naprawdę jest to fajne, tylko niestety fajne, ale to kosztuje, jest cena wysoka. Potem pojawił się pomysł, żeby udać się do Drewgóru. Rozmowa telefoniczna odbyła się w bardzo miłej atmosferze. Na początku słupy mieliśmy wziąć od siebie, tutaj od naszego sąsiada, ale ze względu na to, że słupy po impregnacji muszą leżeć, bo sąsiad akurat nie miał ich przygotowanych, no to wzięliśmy około 10 czy 20 tirów, nie pamiętam, właśnie z Drewgóru. Potem przyszła linki, druty, śruby i tak dalej. Zrobiliśmy pierwszą próbę. Okazało się dobra, ale to był rok 2012. Zaskutkowało. Widzimy, że nie ma rosy, że pada lekki gęsiaczek, lekki deszczyk, możemy spokojnie sobie zbierać, ale mamy tego dużo, potrzeba nam dużo. Doskonale zdajemy sprawę, zdaliśmy sobie sprawę, że to zdało egzamin, a więc musimy to trochę odchudzić i materiałowo, i cenowo. A więc jedziemy do Włoch, podpatrujemy razem, widzimy, szukamy nowych rozwiązań, wyrzucamy różne niepotrzebne detale z tego, zbijamy ceny, zbijamy kilogramy, robimy to troszkę w innej konfiguracji, wychodzi na to, że będzie dobrze. Startujemy, robimy tego na początek około 50 hektarów, okazuje się, że jest niedobrze, jest bardzo dobrze. Także w tej chwili mamy w granicach prawie 140-150 hektarów.
hektarów przykrytych daszkiem. Nasze oczekiwania z tym związane zostały spełnione. Ludzie pracują od godziny 7 rano, czy jest rosa, czy nie ma rosy na zewnątrz, bo tam rosy nigdy nie ma. Jeśli jest lekki gęsiaczek, lekki deszcz, nie przerywamy pracy, idziemy. Jeśli zdarzają się upały, no to w upały wychodzimy wtedy tam, gdzie nie ma daszków, a kiedy tylko znowu robi się wieczorem rosa, znów wracamy pod daszki, pracujemy praktycznie do późnych godzin wieczornych. Często też mam pytanie, czy to się opłaci, po co, czy ekonomicznie uzasadnione. Rok 2014, czy sezon 2014 był okresem, gdzie było wyjątkowo mało deszczu, mało w tonażu, mało w ilości globalnej, ale był bardzo uciążliwy, bo deszczu padało mało, ale często. I wystarczy 3, 4, 5 minutowy deszczyk i klops, i zbieranie mamy przerwane. Potem jest godzina pogody dobrej, a potem znowu 2 minuty deszczu i znów klops. A myśmy, jak mieliśmy daszki, praktycznie zbieraliśmy zawsze. W sumie chyba by było 170 parę dni zbioru u nas i tam dziewczyny wyliczyły, że tylko około półtora czy niecałe dni, 2 dni było przerwy w zbieraniach, więc myślę, w zbiorach, więc myślę, że jest super. Tym bardziej super jest to, że jak związałem się z Drewgórem, no to jest fajnie. Nie muszę kłopotać o pale, o stale, o folię i tak dalej. Ta firma zapewnia. W planach są kolejne inwestycje w osłony, w tym również budowa tuneli, którymi będą osłaniane kwatery z późną odmianą Aurora. Takie konstrukcje będą chronić rośliny nawet przed obfitymi opadami deszczu i dadzą możliwość ciągłego zbioru owoców, niezależnie od warunków atmosferycznych.